Dzieje Kościoła. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Cofnijmy się w Biblii i zobaczmy, kim on był na początku, zgodnie z objawieniem, które o sobie podał. Wielki Jahwe pojawiał się przed Izraelem w słupie ognia, jako anioł przymierza i codziennie prowadził swój lud. W świątyni oznajmił swoje przyjście w postaci wielkiego obłoku. Potem, pewnego dnia, został on zamanifestowany w ciele narodzonym z dziewicy, które było dla niego przygotowane. Ten Bóg, który przebywał ponad namiotami Izraela, przyodział się teraz w namiot ciała i mieszkał jako człowiek między ludźmi. Był to jednak ten sam Bóg. Boży głos w czasach ostatecznych. Ojciec, Syn i Duch Święty to tylko tytuły. Nie są to imiona. Z tego powodu chrzcimy w imię Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ to jest imię, a nie tytuł. Jest to imię tych tytułów. Podobnie jak wzięlibyście nowonarodzone niemowlę, które jest synem, i nadali mu imię. Niemowlę mówi o tym, czym ono jest. Syn to tytuł. Następnie nazwiemy je na przykład John Henry Brown. Nie powinno się chrzcić tylko w imię Jezusa. Na świecie są tysiące Jezusów, a ludzie o tym imieniu żyli nawet przed Jezusem, naszym Zbawicielem. Lecz tylko jeden z nich narodził się jako Chrystus, Pan Jezus Chrystus. Twierdzi się, że Jezus jest wiecznym Bożym Synem. Czy nie ma w tym sprzeczności? Czy ktoś kiedyś słyszał, że Syn może być wieczny? Synowie mają początek, lecz ten, kto jest wieczny, nigdy nie miał początku. On jest wiecznym Bogiem, Jahwe, objawionym w ciele. W Ewangelii Jana napisane jest: Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, i Bogiem było to Słowo. A to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. On był wiernym i prawdziwym świadkiem wiecznego Słowa Ojca. Był prorokiem i mógł powiedzieć to, co mu rozkazał Ojciec. On rzekł: Mój Ojciec jest we mnie. To powiedział ten ziemski przybytek, Jezus. Mój Ojciec jest we mnie. Bóg posiada wiele tytułów. Nasza sprawiedliwość, nasz pokój, wszechobecny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale ma tylko jedno ludzkie imię, a to imię brzmi Jezus. Bóg ma trzy funkcje, albo potrójną manifestację. Na ziemi był On prorokiem, w niebie jest kapłanem, a gdy powróci na ziemię, będzie królem królów. Ten, który był, to jest Jezus, prorok. Ten, który jest, to jest On jako najwyższy kapłan w dziele orędownictwa. Ktoś, kto może współczuć naszym słabościom. Ten, który ma przyjść, to nadchodzący król. Na ziemi był on słowem, prorokiem. Mojżesz powiedział o nim: proroka, takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój. I stanie się, kto by nie słuchał słów tego proroka, będzie wycięty z ludu. Zwróćcie uwagę na następujące fakty o Jezusie. Na ziemi był on prorokiem, barankiem i synem. To z niego nie czyni trzech. Były to po prostu manifestacje lub funkcje jednej osoby, Jezusa. Trynitarianie lubią pewien fragment Pisma, który ich zdaniem uzasadnia ich stanowisko, że w bóstwie jest więcej niż jedna osoba. Jest to objawienie 5:6-8. I widziałem w pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął z prawej ręki tego, który siedział na tronie, księgę. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Istotnie, te wiersze, czytane w oderwaniu od reszty Pisma, robią wrażenie, jakby udowadniały ich stanowisko. Wystarczy jednak przeczytać objawienie 4:2-3. A zarazem byłem w zachwyceniu ducha, a oto stolica postawiona była na niebie, a na stolicy siedziała osoba, a ten, który siedział, podobny był na wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardynowi, a około onej stolicy była tęcza, na wejrzeniu podobna szmaragdowi. Oraz objawienie 4,
9 do 11. A gdy one zwierzęta dawały chwałę i cześć i dziękowanie siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków, upadli 24 starcy przed obliczem siedzącego na stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków. I rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą Twoją trwają i stworzone są, według Biblii Gdańskiej. Uważajcie dokładnie. W drugim wierszu powiedziane jest osoba, nie osoby, lecz osoba, siedziała na tronie. W trzecim wierszu powiedziane jest ten, nie ci, wyglądał jak kamień jaspis. W dziewiątym wierszu mówi, że zwierzęta oddały cześć siedzącemu, nie siedzącym. W dziesiątym wierszu jest napisane, że starcy upadli przed obliczem siedzącego, nie siedzących. W jedenastym wierszu mówi, że wołali: Godzien jesteś, Panie, nie Panowie. W jedenastym wierszu jest również powiedziane, że ten, który siedział na tronie, był Stwórcą, którym jest Jezus, według Jana 1:3, którym jest Jahwe, Duch, Bóg Starego Testamentu. Pierwsza Mojżeszowa 1:1. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Lecz nie zatrzymujmy się tutaj. Przeczytajmy teraz Objawienie 3:21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z moim Ojcem na Jego tronie. Oraz Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Zauważcie, że zgodnie ze słowami samego Jezusa, który napisał to objawienie, On zasiadł wraz z Ojcem. Duch w Pawle, który to duch jest duchem Chrystusa, jest to bowiem duch proroctwa, przez którego przychodzi Słowo, powiedział, że On usiadł po prawicy Bożej. Lecz kiedy popatrzył tam Jan, zobaczył na tronie tylko jedną osobę. Dopiero w objawieniu 5:6-8, które następuje po objawieniu 4:2-3, widzimy baranka biorącego księgę od tego, który siedzi na tronie, jak było powiedziane w objawieniu 4:2-3 i 9:10. Co to jest? Jest to tajemnica jednego Boga. On, Jezus, wyszedł z Boga i został objawiony w ciele. Umarł, zmartwychwstał i powrócił na łono Ojca. Tak jak mówi Jan, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten Go oznajmił. Jan 1:18. Obecnie nastała dla Boga, Mesjasza, pora, aby powrócił i upomniał się o swoją oblubienicę, a następnie przedstawił się, dał się poznać Izraelowi. Widzimy zatem, jak Bóg wstępuje ponownie, by wejść w cielesne pokrewieństwo z człowiekiem, jako Syn Dawida, Król Królów i Pan Panów, oraz jako oblubieniec dla oblubienicy z pogan. Nie są to dwaj bogowie, lecz po prostu jeden Bóg, który manifestuje swoje potężne, potrójne funkcje i tytuły. Ludzie wiedzieli, że On był prorokiem. Poznali znak Mesjasza, który może przyjść tylko przez proroka. W Ewangelii Jana 1:44-51 czytamy: Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, tyś jest Syn Boży, tyś jest Król Izraela. A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ta zdolność rozpoznawania myśli w sercach ludzkich pozwoliła zrozumieć wybrańcom Bożym, że był to Mesjasz, namaszczone Słowo Boże. Według Hebrajczyków 4:12 żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i ostrzejsze niż każdy obosieczny miecz, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Kiedy niewiasta, którą Pan Jezus spotkał przy studni, zobaczyła, jak On rozpoznał myśli jej serca, nazwała Go prorokiem, oświadczając, że Mesjasz miał być rozpoznany dzięki tej wielkiej zdolności. Według Ewangelii Jana 4:7-26. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby ci wody żywej. Mówi do Niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Dzieje Kościoła. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. W Objawieniu 15:3 jest napisane: a śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń barankową, mówiąc: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Świętych, według Biblii Gdańskiej. Baranek, najwyższy kapłan, trzymający swoją krew na tronie łaski jako pojednanie za nasze grzechy, to sam Pan Bóg Wszechmogący. Taka jest Jego obecna funkcja. Oto, co czyni On w tej chwili. Wstawia się przez swoją krew za nasze grzechy. Pewnego jednak dnia ten baranek stanie się lwem z pokolenia Judy. Wystąpi w mocy i chwale. Przyjmie swój autorytet, by rządzić jako król. On jest nadchodzącym królem tej ziemi. Nie znaczy to oczywiście, że nie jest nim teraz. Jest bowiem naszym królem, królem świętych.
W chwili obecnej jest to duchowe królestwo. Nie pochodzi ono z tego świeckiego systemu, tak samo jak my nie jesteśmy z tego świata. Z tego powodu zachowujemy się inaczej niż ten świat. Mamy niebiańskie obywatelstwo. Odzwierciedlamy ducha kraju naszego odrodzenia, gdzie Jezus jest królem. Dlatego nasze niewiasty nie ubierają się w męskie odzienie, nie obcinają włosów i nie używają tych wszystkich kosmetyków i innych rzeczy, które ten świat tak bardzo lubi. Dlatego nasi mężczyźni nie piją, nie palą i nie popełniają już grzechu. Nasze panowanie jest panowaniem nad grzechem i jest skuteczne dzięki mocy, która jest w Duchu Chrystusowym, który w nas mieszka. Każde królestwo na ziemi zostanie zburzone, ale nasze będzie trwać. Dotychczas była mowa o funkcjach i przejawach jedynego prawdziwego Boga. Oglądaliśmy Jego chwałę przez pryzmat biblijnych rozważań. Lecz Jego nie można poznać intelektualnie. Poznaje się Go duchowo, przez duchowe objawienie. Ten sam, który był znany jako Jezus, stał się na powrót słupem ognia. Obiecał jednak, że powróci i będzie mieszkał między swoim ludem przez swego ducha. W dniu Pięćdziesiątnicy ten słup ognia zstąpił i rozdzielił się w postaci języków ognia na każdego z obecnych tam ludzi. Co uczynił Bóg? Rozdzielił się w kościele i dał każdemu mężczyźnie i niewieście cząstkę samego siebie. Rozdzielił między swój kościół, tak jak obiecał. W Ewangelii Jana 14:16-23 czytamy: Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iszkariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. On powiedział, że będzie prosił Ojca, który im pośle innego Pocieszyciela, który był z nimi, ale nie był jeszcze w nich. Był to Chrystus. Potem, w 23 wierszu, mówiąc o sobie samym i o Ojcu, mówi, że my przyjdziemy. Przyjdzie Duch, ten sam Duch Boży, który objawił się jako Ojciec i jako Syn i objawi się jeszcze w wielu. Jeden Bóg, który jest Duchem. Otóż to jest to objawienie. Jezus Chrystus to Bóg. Jahwe Starego Testamentu jest Jezusem w Nowym Testamencie. Choćby nie wiem, jak bardzo się starano, nie sposób udowodnić istnienia trzech bogów. Jednakże dla zrozumienia prawdy, że On jest jeden, potrzeba również objawienia danego przez Ducha Świętego. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.